91, 2 FM i 96, 6 FM. Na temat gospodarki bez ministra finansów. To jest trochę tak, jakby debatować nad pieczeniem chleba i piekarza nie zaprosić. Kończy się festiwal filmów górskich w Grodzku Zdroju. Właściciele drogich nieruchomości będą zlustrowani. Katarzyna Michałowska, Robert Gwiazdowski, Ryszard Bugaj czy Andrzej Sadowski. To tylko kilka nazwisk ekonomistów, którzy potwierdzili swój udział w jutrzejszej debacie gospodarczej organizowanej przez PiS. Nie wszyscy skorzystali z zaproszenia. Odmówili m.in. Leszek Macerowicz, Grzegorz Kołodko czy Ryszard Petru. PiS chce debatować nad gospodarką, bo uważa, że rząd nie radzi sobie z finansami państwa. Minister finansów Jacek Rostowski nie posłucha tej debaty, bo nie został zaproszony. Jak ma bardzo poważną w postaci braku zaproszenia dla ministra finansów. No to jest trochę tak, jakby debatować nad pieczeniem chleba i piekarza nie zaprosić. Komentuje Tomasz Nałęczy z Kancelarii Prezydenta. A na Białorusi jeszcze przez kilka godzin trwać będą wybory do niższej listy parlamentu. O 110 miejsc ubiega się niemal 300 kandydatów, w tym tylko 46 przedstawicieli opozycji. W poprzednich wyborach do listy reprezentantów nie dostał się żaden z kandydujących opozycjonistów. Jak będzie tym razem, wyniki jutro rano. U stóp naszego śmieżnika w Grodzku Zdroju powoli dobiega końca najstarszy w Polsce festiwal filmów imienia Andrzeja Zawady. W programie tej edycji uczestnicy mogli obejrzeć kilkadziesiąt najnowszych filmów o tematyce górskiej, czy też spotkać się z wielkimi nazwiskami polskiego himalaizmu. Jednak zdaniem alpinistki Anny Czerwińskiej nieocenioną wartością tej imprezy jest zarażenie uczestników festiwalu górską pasją. Tu jest taka spina szkoła, gdy tam proszę, jak to małe górzowym się pięknie tam spina. Mam wrażenie, że czyste ścianki, czystych filmów, czyste opowiada. Ludzie sobie jakby mogą wyciągnąć jakieś wnioski i się zainteresować właśnie.
Uroczyste zakończenie 17. edycji festiwalu odbędzie się już za pół godziny. Następnie nagrodzone przez jury filmy wyruszą w tournée i trafią do kilkunastu kin studyjnych w całym kraju. Będzie kontrola właścicieli drogich nieruchomości nie u nas, ale w Wielkiej Brytanii. Specjalny zespół inspektorów przyjrzy się zeznaniom podatkowym właścicieli nieruchomości, których rynkowe wartości wynoszą co najmniej 1 000 000 funtów. Do tej pory uwagę inspektorów podatkowych zwracały nieruchomości warte ponad 2,5 miliona funtów. Korzystajcie ze słońca, a mają dziś go sporo nad głowami mieszkańcy centralnej i południowej Polski. Deszczowo może być jeszcze na północy. Termometry wskazywać mają maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, 14 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. A jutro cieplej, od 13 do 23 stopni. Dzisiejszego odcinka teleturnieju Jaka to melodia? Za chwilę zdradzimy, jakie gwiazdy zagrają dziś w programie. Zapytamy eksperta, jak odróżnić naprawdę wielką gwiazdę od czego?